Drodzy pielgrzymi, drodzy bracia w kapłaństwie, czcigodny księże biskupie, w imieniu parafian Wiślicy pragnę wszystkich serdecznie przywitać przed tronem patronki tego miejsca, Madonny Łokietkowej. Przeżywamy szczególny rok łaski, rok miłosierdzia. Pielgrzymka to czas, kiedy będziecie umierać dla świata, narażeni na upały czy deszcze, na niewygody, na trud przebytych kilometrów. To umieranie dla świata polega także na rezygnacji z własnego czasu urlopu, na poświęcenie go, aby pójść na pielgrzymkę i na niewygodach przyjętych z wiarą i poświęconych Bogu. Często nawet o tym nie pamiętamy, że to także jest uczynek miłosierdzia, który świadczymy samym sobie. Przeżywamy rok złotego jubileuszu koronacji Madonny Łokietkowej. 17 lipca 1966 roku arcybiskup Karol Wojtyła i kardynał Stefan Wyszyński dokonali koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej. Kardynał Wyszyński mówił wtedy: szczęśliwie pomyślano, by dla uwieńczenia 10 wieków chrześcijaństwa w ziemi wiślickiej była ukoronowana przez nas imieniem Ojca Świętego Madonna Łokietkowa, tak przez was miłowana i czczona, bodaj najstarszy w tej prastarej ziemi świadek miłości ludu polskiego do Maryi, Bogu Rodzicy Dziewicy. A dalej dodawał: aby iść w nowe tysiąclecie wiary z dłonią wyciągniętą, aby nasze stopy były w tej drodze błogosławione, potrzeba nam ducha ofiary i wyrzeczenia się siebie. Jeśli chcemy widzieć dni dobre, jeżeli nie tylko wierzymy w żywot wieczny, ale pragniemy tego żywota dla naszej ochrzczonej ojczyzny, to musimy pamiętać: bez ducha ofiary i wyrzeczenia się siebie nic nie zdołamy uczynić. Tyle prymas tysiąclecia. Rozpoczynamy mszę świętą, w której Chrystus oddaje samego siebie i prosimy, aby przyjął nasze ofiary i nasze wyrzeczenia. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, spełnia pragnienia waszych serc i niech opiekuje się wszystkimi, którzy otworzą dla was swoje domy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z duchem twoim. Bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, niech ta najświętsza ofiara stanie się źródłem Bożych łask, a przede wszystkim źródłem miłosierdzia, gdzie Bóg, który jest miłością, chce nas obdarzyć siłą na drogę naszego pielgrzymowania, na rozpoczęcie 35. kieleckiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Kochani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, drodzy pielgrzymi Kościoła Kieleckiego, pozdrawiam was bardzo serdecznie już po raz kolejny z tego tak uroczego miejsca, jakim jest Wiślica. Wraz z wami pozdrawiam obecnych tu kapłanów, przewodników, poszczególnych grup, osoby życia konsekrowanego i tych, którzy są gośćmi na ziemi świętokrzyskiej. Moi drodzy, na szlaku swojej długiej i bogatej historii Wiślica widziała i przeżywała wiele ciekawych wydarzeń, których lista jest bardzo długa. Bierze ona swój początek od chrztu księcia Wiślan w 880 roku poprzez obecność króla Władysława Łokietka modlącego się u stóp Madonny Wiślickiej, poprzez obecność innych polskich monarchów, przez liczne i długie pobyty wychowawcy synów królewskich księdza Jana Długosza,
późniejszego biskupa nominata lwowsko-halickiego, poprzez koronację cudownej figury w roku 1966, o czym wspomniał ksiądz prałat Wiesław Kustosz tutejszego sanktuarium, aż po niedawne wydarzenia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które w Wiślicy razem z młodzieżą naszej diecezji kieleckiej zgromadziły młodzież z ponad 25 krajów świata. Wiślica to nie tylko historia pięknych i wyjątkowych zabytków natury materialnej, stanowiących niepowtarzalne dziedzictwo kulturowe diecezji Polski, ale to przede wszystkim żywy człowiek idący przez życie. Zarówno ten o dojrzałej wierze chrzcielnej, jak i ten, ku któremu miłosierny Bóg nieustannie wychodzi na jego życiowe drogi, aby go spotkać i obdarzyć swoją miłością przebaczającą, leczącą, a ta zawsze rodzi człowieka do nowego, lepszego życia. Nasza dzisiejsza obecność na Eucharystii w wiślickiej kolegiacie, a w rzeczywistości tu przy ołtarzu polowym, która daje początek 35. kieleckiej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, pisze nową historię. Nie mniej ważną niż ta, którą przywołujemy z dalekiej przeszłości. Jak uczy Ojciec Święty Franciszek, apostoł miłosierdzia i pokoju, który co dopiero gościł na naszej ojczystej ziemi, że pielgrzymka jest znakiem szczególnym w roku świętym miłosierdzia, ponieważ jest ikoną drogi, którą każdy człowiek przebywa w swoim życiu. Bowiem całe życie jest pielgrzymką, a człowiek to wyjątkowy pielgrzym, który przemierza drogę sensownie, nawet jeśli wymaga trudu i ofiary, ponieważ dąży do pożądanego celu, celu, ku któremu kieruje go przede wszystkim pragnienie serca. Stąd, moi drodzy, tak jak pisałem w słowie zapowiadającym i zapraszającym na tę pielgrzymkę, papieskie przesłanie jest zachętą, aby każdej pielgrzymce nadać właściwy sens, widzieć jej sens nie tylko w moim własnym życiu, ale przede wszystkim we wspólnocie Kościoła, która jest wspólnotą naszej wiary. Z hasłem tegorocznej 35. kieleckiej pielgrzymki na Jasną Górę, nowe życie w Chrystusie, jesteśmy zaproszeni, aby na pielgrzymim szlaku przez kolejne dni, co daj Boże pogodne, doświadczać piękna chrześcijańskiego życia, jakie ma swoje źródło w Bogu, do którego wołamy Abba Ojcze, Bogu, który jest miłością i miłosierdziem. Miłosierdzie jest bez wątpienia wielkim darem i wejściem Boga na drogi naszego życia, aby nas uzdrowić, przemienić i obdarować łaską. Do spotkania z Bogiem miłosierdzia, objawiającego się w Jezusie Chrystusie, upoważnia nas przede wszystkim konsekracja chrzcielna,
w imię Trójcy Przenajświętszej. I moi drodzy, nie ma pośród nas takiej osoby, która by nie miała prawa do Bożej łaski. I to w obfitości, tyle, ile może przyjąć. A przewodniczką na tej drodze do źródła miłosierdzia jest Maryja. Jak sobie przypominacie, ona w pełnym radości hymnie uwielbienia, kiedy stanęła w Ain Karim na progu swojej krewnej Elżbiety, wyśpiewała hymn uwielbienia Magnificat, wielbi dusza moja Pana. To tam znajdujemy dla nas tak ważne słowa, które przypominają przesłanie Maryi, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. A więc i dziś wszyscy jesteśmy zapisani w pełnej miłości, bez jakiejkolwiek amnezji, miłości Boga, który o każdym człowieku pamięta. Tym samym Maryja dla nas ludzi XXI wieku i całej wspólnoty Kościoła, nie tylko kieleckiego, ale gdziekolwiek żyje na świecie, jest ona wzorem zaufania pokładanego w Bogu. Bracia i siostry, trzygodni pielgrzymi. Pielgrzymka to czas życia Bożym Słowem. Bo tam, gdzie głosi się Słowo Boże, zawsze zwiastuje ono wiosnę duchowej odnowy. Już dziś słowami Ewangelii Jezus zaprasza nas, abyśmy pokonali samych siebie w naszych słabościach i szli za Nim, dawcą nowego życia. W Nim jest bowiem nowe życie i pełnia życia, które nie ma ceny, ponieważ nie można nic oddać w zamian za swoją duszę. W czasie tych dni żyjmy Eucharystią, tym najpiękniejszym darem modlitwy, dziękczynienia, sakramentalnym pojednaniem, modlitwą osobistą i wspólnotową, a także tworzeniem wspólnoty. Moi drodzy, dziś niejednej osobie mógł się nie spodobać psalm tutaj wyśpiewany. Ja Pan zabijam, ja sam ożywiam. Ale moi drodzy, modlitwa chrześcijańska, nasza modlitwa otwiera nam dopiero oczy na nasze ludzkie życie. Pan Bóg nie boi się kłótni z nami. A psalmy są tego absolutnym dowodem. Tylko że w modlitwie to nie my mamy zmienić Pana Boga, tylko modlitwa ma zmienić mnie, ciebie i każdego. To ona ma nas wprowadzić na te tory Bożej łaski, na te drogi, które określają błogosławieństwa i Boże przykazania. Bo Pan Bóg nie jest super moralizatorem, ale jest Bogiem zaufania i Ojcem i chce, abyśmy umieli w naszej wolności dokonywać pięknych i szlachetnych wyborów. Pan Bóg nie potrzebuje niewolników, ale potrzebuje tych, którzy Go kochają, bo jest godny tej miłości. Wspólnocie, jaką tworzymy, Pan Jezus nadaje szczególne znaczenie w myśl prawdy, że tam, gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, On zapewnia nam swoją obecność. Pielgrzymka jest także wyjątkową sposobnością odkrywania swojej własnej tożsamości chrześcijańskiej i tego ciągłego pytania siebie, czy wiem, kim jestem jako ochrzczony, czy jestem świadkiem Jezusa Chrystusa.
Moi drodzy, godna uwagi jest myśl Ojca Świętego z jego homilii w Częstochowie, gdzie powiedział, że Bóg jest blisko i przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Pan Bóg nie chce, żeby się go lękano jako władcy. Nie chce przebywać na tronie w niebie czy w podręcznikach historii, ale pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami. Szczególnie w naszym diecezjalnym przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży wybrzmiewało to przesłanie. Emanuel, On jest z nami, On nas łączy. I klimat tego zaufania do Jezusa i Jego obecności wśród nas niech nadal pozostanie. Jako Kościół pielgrzymów, świadków Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani, aby słuchać głosu Bożego, angażować się i stawać się sobie nawzajem bliskimi, dzieląc radości i trudy, aby w świecie Ewangelia była zawsze postrzegana jako dobra nowina i nieustannie przynosiła dobre i obfite owoce przez piękno i przejrzystość naszego życia. Moi drodzy, jesteśmy niejako na progu tego pięknego wydarzenia, jakim jest 35. Kielecka Pielgrzymka na Jasną Górę, do Wieczernika Dziejów Narodu Polskiego, do Maryi Królowej Polski. Niech te intencje towarzyszą nam wszystkim, bracia i siostry, na pielgrzymim szlaku, naznaczonym także serdeczną wdzięcznością za ludzką życzliwość, gościnność, za tych, których spotkamy na pielgrzymim szlaku, za ich modlitwę i wszelkie dobro. Amen. Przeciwko nam, tuż przeciwko.